Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał o tematyce beauty. Jest to przede wszystkim makijaż, tak jak dzisiaj, czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne. Więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilą, zachęcam Was do subskrypcji. Niecałe pół roku temu, kiedy recenzowałem dla Was system The System Pat McGrath, składający się z bazy, podkładu i pudru, powiedziałem Wam, że w tym systemie bardzo mocno mi brakowało korektora. Swoją drogą, link do tego filmiku macie aktualnie w górnym rogu ekranu. Pat chyba posłuchała i dosłownie przed chwilą wypuściła swoje najnowsze dziecko, a w sumie dzieci. Korektor, o którym tak dawno marzyłem i coś, o czym nie wiedziałem, że potrzebuję, ale jednak potrzebowałem, czyli że wygładzający puder pod oczy. Zanim jeszcze opowiem Wam tylko o tych nowinkach, przygotuję na szybko moją twarz poprzednimi produktami, które Pat nam zaproponowała i zaczniemy od pudru. Opowiem Wam też przy okazji tak na szybko, co o tych kosmetykach myślę po dłuższym czasie używania. No i jeżeli chodzi o puder, i tak wiem, zaczynam od pudru, dlatego że najpierw pudruję sobie moją pielęgnację. Jeżeli chodzi o puder, puder na całe szczęście z całego tego systemu, z całej tej trójki sprawdza się dla mnie najlepiej i korzystam z niego najczęściej. Uważam, że on jako jedyny naprawdę reprezentuje sobie taki poziom, którego bym oczekiwał po Pat. Więc jeżeli chodzi o puder, jest piękny, wygładzający, zostawia cudowne wykończenie na skórze i bardzo, bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o bazę, baza dla mnie tak naprawdę wiele nie robi, zwłaszcza za cenę, którą musimy za nią zapłacić. Delikatnie wygładza, delikatnie nawilża, przygotowuje cerę pod makijaż, łatwiej się na niej później te wszystkie kosmetyki rozkładają, ale mimo wszystko, no, każda inna baza, moim zdaniem, nawet taka tania z drogerii, jest w stanie nam to zapewnić. Więc pomimo, że ta baza jest całkiem w porządku i lubię ją nawet na starszej cerze, to uważam, że nie jest absolutnie warta swojej ceny. Jeżeli chodzi o podkład, podkładu za dużo nie używałem, bo po pierwszym użyciu jakoś zbytnio mi się nie spodobał. Mój jest w kolorze Light 3, więc dam mu dzisiaj, nie wiem, może czwartą szansę w sumie, od kiedy go mam. Dlaczego on mi się nie spodobał? Dlatego, że ma bardzo, bardzo, bardzo lekkie krycie. Ja jestem osobą, która... No, aktualnie mam w miarę w porządku cerę, ale bardzo często wyskakują mi różne niedoskonałości. Dzisiaj akurat jest jeden z tych dni, gdzie moja cera nie wygląda jakoś najlepiej. I po prostu tego krycia dla mnie nawet na co dzień jest zdecydowanie za mało. A po tak drogim podkładzie spodziewałbym się jednak czegoś więcej. Wiecie, o co mi chodzi? Nawet nie jest to kwestia krycia, ale spodziewałbym się, że po prostu ta cera będzie wyglądała jak, nie wiem, dotknięta magiczną różdżką. A tego doznania tutaj absolutnie nie ma. Natomiast teraz, kiedy będzie do tego korektor, być może będę częściej korzystać z tego podkładu, bo myślę, że wszystko, co podkład nie jest w stanie przykryć, mam nadzieję, że poradzi sobie z tym korektor. Ale za chwilkę o tym się przekonamy. Ten kolor Light 3 teraz też mi się wydaje, po takiej zimie, którą minęliśmy, troszeczkę lepiej dopasowany. Nadal ciut za jasny, ale jest lepiej niż było w wakacje. No ale wiecie, tak to jest, jak się wybiera kolory przez internet. Mega, mega trudno jest dobrać odcień, jak się nie widzi produktu na żywo. Minusem podkładu jest też to, że on wcale nie zachwyca trwałością, więc w sumie nie widziałem w nim niczego, co by sprawiło, że chciałbym z niego jakoś bardziej korzystać. Poza tym, że podkład absolutnie w 100% wygląda jak skóra. Jest to podkład, który jest tak niewidoczny na cerze, że jeżeli chodzi o jakieś sesje zdjęciowe, gdzie będziecie na bardzo dużym zbliżeniu, to myślę, że jest to naprawdę idealny produkt do tego, aż mi kolczyk spada. Dobra, pozbędziemy się jego. Więc jeżeli jesteście modelkami z idealną cerą, myślę, że ten podkład może Wam się spodobać. Natomiast jeżeli jesteście chociażby w jakimś stopniu zwykłym człowiekiem, myślę, że gra nie jest warta świeczki. No dobrze, cera jest ujednolicona. Moim zdaniem absolutnie nie wygląda to, jakbym nosił podkład, ale również nie wygląda to tak, jakby cokolwiek na mojej twarzy zostało przykryte. Natomiast teraz przejdziemy wreszcie do korektora. Nareszcie będę mógł go przetestować. Słuchajcie, ja go zamówiłem w odcieniu Light 3. Jest to podobno dokładnie taki sam odcień jak podkładu. Powinien idealnie jemu odpowiadać. Opakowanie zawiera 5 ml produktu. Nie jest to bardzo dużo, w ogóle jest bardzo ciężkie. Mam wrażenie, jakby to było szkło. Wszyscy mówią, że to jest plastik. Jeżeli jest to plastik, to jest to bardzo gruby, bardzo
twardy plastik, natomiast jest bardzo ciężkie. Czuję się tutaj znowu trochę jak luksusowy produkt, no bo to jest teoretycznie luksusowy produkt, ale na całe szczęście tym razem nie kosztował, jak te wszystkie poprzednie kosmetyki z systemu, nie kosztował aż tak dużo, dlatego że po doliczeniu podatku i do, jakby zamówiony ze strony kosztuje 159 zł, więc w sumie jak na korektor jest to taki korektor wysokopółkowy, jest to całkiem niska cena, bym powiedział, albo taka bardzo łatwa do przyjęcia, do przyswojenia, do zaakceptowania, więc nie jestem absolutnie na to zły, nie jest to tak drogi produkt jak baza, podkład czy puder. I Pat mówi, i tutaj pozwolę sobie przeczytać, że jest to kremowy korektor o pełnym kryciu i naturalno-świetlistym matowym wykończeniu. Troszeczkę mi ciężko jest zrozumieć, co znaczy naturalno świetlisto-matowe wykończenie, ale to wyczytałem ze strony po angielsku, więc przekonamy się chyba za chwilkę, jak to będzie wyglądało. Zawiera on w sobie Vita Complex, czyli że dokładnie ten sam jakby pielęgnacyjny składnik, który jest zawarty w podkładzie, czyli że ma to być kosmetyk bardzo nawilżający, ma być on wyjątkowo wygładzający również pod oczami, ma się dać go budować, co troszeczkę dla mnie mija się z celem pełnego krycia, bo jeżeli kosmetyk ma pełne krycie, to nie powinno być tutaj mowy o budowaniu, natomiast oczywiście przekonamy się, jak to jest. Bardzo często, kiedy jakby drogie marki mówią o pełnym kryciu, to po prostu chodzi im o mocne krycie, a czasami nawet o średnie krycie, więc zobaczymy, jak będzie tutaj z tym produktem. Dostępnych jest 36 odcieni, które idealnie mają pasować właśnie do podkładu, tak jak Wam powiedziałem, więc tutaj mam Light 3 i tutaj mam Light 3. Jest to konkretnie korektor z żółtymi tonami i ma być on nie tylko kryjący, ale również ma być bardzo długotrwały i bardzo, bardzo lekki, dopasowujący się do cery i jej wymagań w ciągu dnia i się wtapia w nią jak druga skóra. No więc zobaczymy. Obietnic jest bardzo dużo. Wszystkie te obietnice mi się podobają, ale tak jak słyszeliśmy nieraz, wszystkie marki ostatnio obiecują nam dokładnie to samo. Zobaczymy, która z tych marek będzie w stanie nam te obietnice dotrzymać. I jeszcze na szybko opowiem Wam na temat pudru. Puder występuje w trzech odcieniach. Ja mam go w odcieniu również light i ten light ma taki po prostu biały kolor. Jest to chyba wypiekany puder, bo on jest taki, wiecie, troszeczkę jajeczkowaty. Jego cena po doliczeniu podatku to 147 zł i 60 groszy. Mam tutaj 4 gramy produktu, tak jak mówię, jest dostępne 3 odcienie. Tutaj w opisie Pat zbytnio się nie postarała, dlatego że mamy napisane tylko i wyłącznie, że puder idealnie współgra z korektorem, jest wyjątkowo lekki i pozostawia takie naturalne, świetliste wykończenie i intensywnie wygładza, więc zobaczymy, jak to będzie. I podobnie jak z bazami, pudrem i podkładami, mam takie samo odczucie. Tutaj czuję się, że wszystkie pieniądze podczas produkcji tych kosmetyków poszły w podkład i tutaj mamy dopracowane opakowanie, dopracowany opis i tak dalej. Natomiast puder ma bardzo basicowe opakowanie, baza to jest już totalny niewypał i żart, dlatego że nawet tutaj to naklejka delikatnie się unosi, nie jest doklejona do końca. Tutaj znowu mamy i dopracowany kartonik, i mamy ciężkie, luksusowe opakowanie. A jeżeli chodzi o puder, puder przychodzi w takiej folijce z brokatem i samo opakowanie również wygląda mega, mega, mega tanio. Lustereczko jest takie maluteńkie, również nie jest jakiejś najwyższej jakości. Natomiast z całej trójki ostatnio najbardziej mi się spodobał puder, więc tutaj również mam bardzo wysokie oczekiwania. Mam nadzieję, że ten puder również będzie bardzo fajny. No ale mam nadzieję, że też korektor będzie fajny, bo ostatnim razem trafiłem na produkty, których zbytnio nie używam, a liczę, że to będzie kosmetyk, z którego będę korzystać. Słuchajcie, złapię sobie za pędzelek ogólnie, dlatego że ten korektor, do korektora ona wypuściła również od razu pędzelek, więc zakładam, że to będzie najlepsze narzędzie do pracy z tym kosmetykiem, ale oczywiście się przekonamy. No dobra, zaczynamy, jestem podekscytowany. Powiedziała, że trzeba nałożyć parę kropeczek, wyblendować je i dopiero później zobaczyć, czy potrzeba więcej krycia, więc na razie nałożę tyle i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No, umówmy się od razu, korektor jest dla mnie też troszeczkę jasny. Mógłbym sobie zamówić delikatnie ciemniejszy odcień. I zdecydowanie, tak jak się spodziewałem, nie nazwałbym tego krycia pełnym kryciem. Natomiast korektor wygląda szalenie naturalnie, bardzo ładnie. Ja na razie nałożę go pod drugie oko i spróbuję dobudować sobie jeszcze drugą warstwę za chwilę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo jednak chciałbym uzyskać troszeczkę więcej krycia mimo wszystko. Natomiast
skóra wygląda ładnie, naturalnie i gładko, więc to mi się na chwilę obecną podoba. Zobaczymy, jeżeli mi się sprawdzi, to może zamówię po prostu sobie jeszcze ciemniejszy odcień. Tutaj nałożyłem dużo więcej produktu niechcący, ale to ok, wszystko sobie wyblendujemy ładnie. Moja skóra ogólnie pod oczami ostatnio jest wyjątkowo przesuszona, więc bardzo mnie cieszy to, że ten korektor tego totalnie nie podkreśla. Tutaj jak mam go nałożonego odrobinkę większą warstwą, widzę, że krycie jest dużo mocniejsze i widzę też, że wtedy intensywniej przybijają te żółte tony. Dołożę sobie tego korektora dosłownie w tej dolinie łez jeszcze, tam gdzie uważam, że najbardziej go potrzebuję. Zobaczymy, jak się to buduje warstwą na warstwie. Myślę, że całkiem. No i teraz, żeby wszystko było ze sobą ładnie złączone, muszę jeszcze go nałożyć na twarz, żeby usunąć zaczerwienienia i przykryć te pojedyncze niedoskonałości, które mi jeszcze prześwitują. I zobaczymy właśnie też, jak się on sprawdza do krycia niedoskonałości. Ogólnie zapomniałem Wam również wspomnieć, że możecie sobie zakupić zestaw i kupić korektor i puder jakby razem, i wtedy taki zestaw kosztuje, już Wam mówię, 258 zł i 30 groszy. I dostawa do Polski jest zawsze darmowa, więc to też jest ogromny plus. I tutaj sobie spróbuję poklepać gąbeczką. Gąbeczką też ładnie współpracuje. I tak, zdecydowanie jest lepiej tutaj z kryciem. Oj, w sumie teraz jak przykrywam tutaj tego małego pryszczyka, to dość ładnie sobie poradził z zakryciem niedoskonałości. A i naprawdę ładnie. W sumie super. Już od razu w sensie widzę, że jest to produkt, znaczy zobaczymy oczywiście, jak będzie z trwałością, nie chcę wyskakiwać zbytnio do przodu, ale od razu widzę, że jest to produkt, z którego będę mógł jak najbardziej korzystać, bo poziom krycia wreszcie jest czymś, co mnie zadowala, ale również wygląda bardzo lekko i naturalnie na skórze, co również jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast tak czy siak, no ewidentnie planuję sobie zakupić ciemniejszy odcień, jeżeli test trwałości pójdzie zgodnie z planem i będzie tak, jakbym tego chciał, żeby było. No dobrze, korektor jest już na twarzy, ja wyglądam mega blado, nieważne. Natomiast na chwilę obecną jestem zadowolony, tak jak mówię, korektor przykrył to, co miałem nadzieję, że przykryje i wygląda mega naturalnie, więc wszystko super. Delikatnie zaczął już się zbierać w liniach, więc zobaczę. Teraz go przeblenduję i zacznę go pudrować i użyjemy sobie oczywiście pod oczami pudru dedykowanego pod oczy. Mój jest, tak jak mówiłem, w odcieniu light, czyli że jest biały. Trochę się boję, że będzie mnie bielić. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy też, jak z tym wygładzeniem. No, całkiem. Ale rozjaśnia, faktycznie rozjaśnia, więc muszę z nim zdecydowanie uważać. Nie mogę go używać za dużo, zwłaszcza do tak jasnego korektora, bo to potęguje troszeczkę ten efekt. Jak widzicie, mam teraz tą skórę pod oczami mega rozświetloną. Zobaczymy, mam nadzieję, że jak nałożę resztę makijażu, to nie będę aż tak blady. Doprawdy spodziewałem się po tym pudrze trochę większego bluru. Powiem Wam szczerze. Widziałem już parę recenzji wcześniej i ludzie naprawdę zachwalali to, jak bardzo wygładzające jest to puder. Ale z drugiej strony ja też mam w miarę gładką skórę, więc być może nie ma za dużo co blurować. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak jak widzę również na policzkach ten korektor, to on też sam w sobie ma właściwości wygładzające, bo tutaj te pory, pomimo że też znowu nie mam jakichś dużych porów, są zdecydowanie bardziej wygładzone. Nareszcie twarzy używam oczywiście tradycyjnie pudru spad, tego już do reszty twarzy. Też widzę, jak przepudrowałem ten korektor, to nadal przebijają takie sińce, jeżeli widzicie spod tego korektora. Póki on jeszcze był nieprzepudrowany i był taki świetlisty, to w miarę te sińce były przekryte też przez to odbicie światła. Natomiast jeżeli chodzi o, wiecie, po tym jak się ten korektor przepudruje, to jest już odrobinkę gorzej, dlatego że to światło już nas tutaj nie ratuje.
Dobra, wykończę twarz, dlatego że ten filmik i tak już pewnie trwa za długo, zrobię to poza kamerą i wrócę do Was z takim podsumowaniem po wykończeniu makijażu, a później zobaczymy się jeszcze raz wieczorem w podsumowaniu końcowym po co najmniej 8 godzinach, podejrzewam, że po o wiele dłuższej ilości niż po o wiele większej ilości godzin niż 8 i zobaczymy, jak ten korektor się trzyma, być może jeszcze w ciągu dnia zrobię jakieś dla Was check-iny. Przekonamy się za moment. No dobrze, makijaż mam już wykończony, oczywiście wyglądam trochę bladole. To pomijamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o korektor i o puder, uważam, że korektor wygląda ładnie, wygląda bardzo gładko. Z tym pudrem wygląda raczej bardzo matowo, natomiast mi to nie przeszkadza. I żaden z tych produktów jak na razie nie jest przesuszający. Mam ostatnio bardzo suchą skórę, a ani korektor, ani puder tego nie podkreślił, a dało mi takie wykończenie, które mi się jak na razie podoba. Minusem korektora jest to, że mógłbym jednak mieć troszeczkę mocniejsze krycie, dlatego że jak widzicie, nadal w tym miejscu prześwitują takie moje najbardziej intensywne zasinienia. Natomiast ta ilość krycia moim zdaniem jest idealna, jeżeli chodzi o korektor na co dzień. Ładnie sobie radzi na twarzy z kryciem niedoskonałości, ładnie sobie radzi z takim wybijaniem, rozświetlaniem miejsc, które chciałem rozświetlić. Jak na razie nie zbiera się po przepudrowaniu w liniach w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście w przeciągu dnia. Podejrzewam, że ten puder może tego nie utrzymać jakoś bardzo mocno, bo jest to bardzo delikatny puder. Natomiast tak jak mówię, przekonamy się za chwilkę. Jeżeli chodzi o puder, puder jest też ładny. Na chwilę obecną ładnie utrwalił ten korektor. Zobaczymy, czy to się będzie trzymało. I też dał takie delikatnie wygładzające wykończenie. I nie przesuszył pod oczami, co jest też ogromnym plusem. Natomiast zobaczymy. Na całe szczęście jestem tutaj troszeczkę spokojniejszy o te produkty, dlatego że one nie były aż tak szalenie drogie, nie były aż tak bardziej drogie od tego, do czego jestem przyzwyczajony, na przykład przez naszą tradycyjną, zwykłą Sephorę i przez produkty, które są tam zawarte. Nie jestem na te rzeczy aż tak zły cenowo, jak byłem zły na te poprzednie produkty. Na razie zachowują się przyzwoicie, ale no wiecie, nie jest to nic nadzwyczajnego. Zobaczymy, jak będzie z trwałością, natomiast zdecydowanie jest to produkt, którego widzę, że będę mógł używać. Tak jak jeżeli chodzi o bazę czy podkład, od samego początku widziałem, że nie są to produkty dla mnie, bo po prostu są za delikatne i nic nie wnoszą. A tutaj już konkretnie widać, że te produkty mogą się dla mnie jak najbardziej sprawdzić. Trzymam kciuki za trwałość, bo chciałbym, żeby to był korektor, z którego będę korzystać często, bo jednak za niego zapłaciłem. No, dobra. Widzimy się w podsumowaniach, myślę, a jak nie, to za wiele, wiele godzin w podsumowaniu końcowym, jak te produkty się nosiły. Oczywiście tradycyjnie, znając mnie, zapomniałem Wam wspomnieć, mamy godzinę 13:30 i myślę, że warto jeszcze będzie zrobić zdjęcie z fleszem, więc zaraz mam zamiar wykonać sobie fotografię z fleszem, żeby zobaczyć, czy ten puder ma odbicie, czy będzie jak biała mąka, czy będzie wyglądał w porządku. Więc za chwilkę zobaczycie zdjęcie z fleszem. Tak jak widzicie, tego flashbacku nie ma. Cała moja twarz co prawda jest jaśniejsza, ale to jest podkład, puder, wszystko razem. Natomiast nie jest to sama kwestia flashbacku, to jest po prostu kwestia źle dobranych odcieni. Tak, minus tego, że nie można tego dotknąć. Ale poza tym nie ma flashbacku, na całe szczęście. Fajnie. Słuchajcie, przyjechałem właśnie do mamy, do sklepu. Mamy godzinę 15:27. W ogóle kto pamięta, jak nagrywałem stąd cały czas snapy i w sumie spędzałem tutaj tak dużo, dużo czasu. W każdym razie, mamy 15:30 praktycznie. Minęły już 2 godziny. Korektor. Jak widzicie, w ogóle się nie pozbierał w liniach. W ogóle. To jest super, więc ogromny plus. Tutaj wcześniej widziałem, że tak minimalnie może coś się zbierało, ale w sumie tego teraz nie widzę. Jedyne gdzie, to mam wrażenie, że tutaj może się w brodzie trochę zbiera, ale najważniejsze, że pod oczami nie wchodzi w żadne linie, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Myślałem, że nigdy nie wynajdą kosmetyków, które nie będą w ogóle wchodzić w linie, ale powoli zaczynam się przekonywać, że ta technologia coraz bardziej idzie do przodu, dlatego że mój ostatni korektor, który dużo testuję i używam, korektor z Diora, również nie wchodzi w linię, jeżeli go ładnie przypudruję. Wcale nie jakąś dużą ilością pudru, ale się trzyma bardzo ładnie. Jestem zadowolony z tego korektora na chwilę obecną. Zobaczymy, jak to się będzie trzymało dalej, bo dopiero minęły 2 godziny, ale na chwilę obecną jest dobrze. Włączyłem nagrywanie, zapomniałem uruchomić dźwięk. Kochani, mamy godzinę 23:21, wróciłem do domu. Korektor mam na twarzy już dobre 10 godzin. Pokażę Wam za chwilkę przebitkę, bo na początku dość mocno się świeciłem. Odcisnąłem ten korektor teraz trochę
na twarzy gąbką, tak, tylko żeby zebrać nadmiar sebum. Natomiast tak, korektor się na twarzy wyświecił. Wyświecił się dlatego, że pod spodem również jest nie najtrwalszy podkład. Być może w kombinacji z innym podkładem byłoby to odrobinkę lepsze, natomiast nie jest źle. Korektor zachował swoje krycie, nadal jest wygładzający, nadal jest na miejscu. Z tego co jeszcze patrzę, jeżeli chodzi o zbieranie w liniach, to było absolutnie minimalne, co jest dla mnie bardzo dobre, dlatego że ja ogólnie mam ogromny problem ze zbieraniem się korektora w liniach uśmiechu. Tutaj było to naprawdę w niedużym stopniu. Delikatnie mi się starło z brody i ogólnie przez to, że tak jak mówię, na twarzy wydzieliło się sebum, podkład do najtrwalszych też sam sobie nie należy, to wszystko się razem rozpuściło i delikatnie było podatne do tego, żeby się ruszało. Natomiast zostało na miejscu jak najbardziej ok. I to tyle, jeżeli chodzi o twarz. Na twarzy jestem zadowolony, natomiast jeżeli chodzi o oczy, to z oczami jestem jeszcze bardziej zadowolony, dlatego że zbieranie się w liniach jest tak minimalne, jak chyba tylko i wyłącznie mi jest w stanie ostatnio zapewnić to ten korektor z Diora. Żaden inny korektor naprawdę aż tak dobrze się nie trzyma pod oczami, przy czym znaczy czasami bywały takie korektory, które się na tyle dobrze trzymały, ale przy tej trwałości te inne korektory mają to do siebie, że skóra wygląda mega sucho, mega niezdrowo, mega taką ściągniętą i powękaną. Tutaj skóra wygląda naprawdę mega gładko i może ja was trochę przesunę do siebie. O, mam nadzieję, że jesteście w stanie zobaczyć. Ta skóra nie wygląda ani trochę sucho, wygląda, powiedziałbym nawet, no nie świetliście, ale wygląda po prostu tak zdrowo, wygląda dobrze. W porównaniu do mojego przetłuszczonego policzka być może wygląda sucho, ale mam nadzieję, że jesteście w stanie zobaczyć, że to nie jest ani trochę takie suche wykończenie. No mi się to bardzo podoba. Podoba mi się to również w połączeniu z pudrem. O dziwo też, teraz tak jak patrzę, ten korektor praktycznie nie pozbierał się też na powiece, a przepudrowałem go tam bardzo delikatnie, co jest praktycznie dla mnie niespotykane. Powiem tak, jest to korektor zdecydowanie, który jest trwały. I tutaj ten test trwałości mnie niesamowicie cieszy, dlatego że tak jak wam powiedziałem na początku, to krycie jest absolutnie wystarczające na co dzień. Udało mi się je zbudować pod tym okiem nawet na tyle, że byłem z tego zadowolony. Gdybym miał lepiej dobrany odcień, to myślę, że to w ogóle byłby hit. Zastanawiam się nad zakupem koloru L5 i też myślę nad tym, żeby może spróbować mieszać te dwa korektory razem i zobaczyć, jak one się będą sprawdzały. Ten korektor w ogóle dostawaliśmy z Marcinem na jego kanale, natomiast jeżeli chcecie taką oddzielną recenzję po jakimś czasie noszenia, od kiedy go używam, również mogę wam taką nakręcić, oczywiście dajcie mi znać, ale odsyłam do jego kanału, nie wiem czy już się pojawił, czy dopiero się pojawi, ale Dior Forever Skin Correct będzie u niego. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to na całe szczęście dla mnie, po wydanych tych pieniądzach, jestem w stanie powiedzieć, że z tych obu produktów jestem zadowolony, bo i puder bardzo ładnie utrzymał ten korektor pod okiem i korektor sam w sobie bardzo ładnie się utrzymał pod tym okiem. Jestem zadowolony, nareszcie, bardzo się cieszę, bo bałem się, że to będzie kolejny wydatek, który okaże się takim, wiecie, zmarnowanymi pieniędzmi. Na całe szczęście tak nie jest. Jestem nareszcie zadowolony z tego zakupu od Fatmagrat. No więc tak, w tym filmiku to było już na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej. No i tak, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!